sobie sprawę, z kim dzisiaj gramy i ten mecz tak wyglądał, jak pan powiedział, do pierwszego błędu. My ten błąd popełniliśmy pierwszy, niewymuszona sytuacja Palata, który zagrał piłkę do środka, z tego poszła akcja oskrzydlająca, to wrzutka, brak krycia i bramka na 1-0. Szkoda, bo wydaje mi się, że w tym meczu nie byliśmy wcale z to słabszym. Graliśmy konsekwentnie to, co sobie założyli przed meczem. Czekaliśmy na swoją tą jedną szansę, którą mogliśmy mieć. One były, może nie były takie stuprocentowe, ale dwa strzały obok słupka tuż i potem no, tuż po stracie bramki, bramka na 1-1, która powinna paść przez Gabriela. Nie strzelił do pustej bramki. Odkryliśmy się, w konsekwencji padła druga bramka. Szkoda, bo chłopcy postawili dużo zdrowia. Wydaje mi się, że nie byli ze swoim wcale lepszym. Uważam, że w przeważającej części spotkania byli zespołem to lepszym, ale wygrywa ten, kto strzela bramki. Myśmy tych bramek dzisiaj nie strzelili. W konsekwencji ponosimy porażkę, która ogranicza do minimum nasze plany, jeżeli chodzi o drugą ligę. Ale jeszcze się nie poddajemy, wszystko jest w grze. Szkoda tych punktów, bo wiadomo, to są bezpośrednie mecze, które trzeba wygrywać, jeżeli chce się liczyć w tej walce o drugą ligę. Szkoda, ja mogę tylko podziękować zawodnikom, którzy postawili masę zdrowia, żeby tutaj osiągnąć pozytywny wynik, ale niestety przegrywamy i musimy się szykować na następny mecz, który nas czeka bardzo ciężki za 3 dni w Stężycy.